Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Słuchajcie, witam was w kolejnej powtórce. Dzisiaj zobaczymy sobie Kronsztad. Sponsorem dzisiejszej bitwy jest kolega Auron z klanu Luz. Dziękuję za podesłanie tejże powtórki. Powiem szczerze, przy nagrywaniu różnych bitew widziałem lepsze wyniki na Kronsztadzie, także widziałem lepsze wyniki niż w tejże bitwie u innych osób, które robią jakiś content na YouTube, czy tam sobie pogrywają na żywo na Twitch, czy na YouTube, czy na jakiejkolwiek innej platformie. Moi drodzy, dlaczego pokazuję tą bitwę? Ponieważ często widziałem przy bitwach na przykład z Musashi, czy Missouri, czy jakichś innych dziewiątkach premium, Żan Bart, były pytania, co lepiej zarabia, co warto kupić do zarabiania, etc., etc. Myślę, że poniekąd ta bitwa o tym wam opowie. Ja w jednej z ostatnich bitew pokazywałem wam taką bitwę, w której było tam gdzieś około 1 600 000 zarobku i ten zarobek był zrobiony z modyfikatorami. Te modyfikatory dały ponad 100% z tego, co pamiętam, tego bazowego zarobku, czyli dajmy na to, gracz zarobił tam 800 000, a tam miał około, powiedzmy, 100–110% z modyfikatorów, z flag, z kamuflażu i tak dalej, i tak dalej. Tych modyfikatorów było dosyć sporo. Taki standardowy zestaw modyfikatorów to zazwyczaj jest około plus 90% do zarobku, taki najczęściej używany, i myślę, że ta bitwa odpowie wam na pytanie, i przy podsumowaniu jeszcze o tym powiem, czy Kronsztad dość dobrze jest w stanie, moi drodzy, zarabiać. Myślę, że te różnice między tymi wszystkimi okrętami premium poziomu 9 są znikome, mam takie wrażenie, bo niby gracze twierdzą, że Missouri zarabia najlepiej. Być może, ale mówię, no to nie jest coś, co powoduje jakąś tam przepaść między zarobkami. Poza tym musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Missouri z tych 9-tierowych okrętów premium jest najdłużej w grze, więc było najwięcej szans na to, aby wynik, jeżeli chodzi o zarobek, zrobić ogromny. Wydaje mi się, że kiedyś też pokazywałem bitwę na Atago, gdzie było zarobione 1 600 000 z modyfikatorami, bazowy zarobek wynosił 800 000, plus było drugie 800 000 właśnie przez to, że mieliśmy boosta do zarobku, więc nawet na 8 przy bardzo dobrej bitwie jesteśmy w stanie taką kasę, moi drodzy, zarobić. Widzę, że North Carolina się nie interesuje Kronsztadem, dopiero teraz zaczęła na nas spoglądać, ale ona już chyba wcześniej oddała do kogoś salwę, cały czas pokazuje burtę. Widzę, że teraz jeszcze strzeliła z haeków, no nie potrafię tego jakoś zrozumieć, czemu tak się stało, dlaczego do krążownika w zasadzie ustawionego burtą ktoś strzela z haeków, chyba że wcześniej tam do Bismarcka lub do Iowa grzała i miała takie pociski załadowane, no ale to i tak z 406 to trochę szkoda takiego strzelania z haeków, tym bardziej, że one nie mają nie wiadomo jakich zdolności podpalających i chyba dużo lepszy urobek by był, gdyby było strzelane z pocisków przeciwpancernych, ale zostawmy tą North Carolinę, ona już jest w porcie. Widzimy, że Auron teraz będzie zmierzał tutaj wspomóc Gearinga. No to zoomowanie na pewno będzie przeszkadzało, moi drodzy, w oglądaniu powtórki. Tutaj jest próba jakiegoś przymierzenia w dymek, ale nie widać, żeby ktoś z tego dymku póki co strzelał. Drużyna zielonych będzie miała za chwileczkę 2 kapy. To spowoduje zapewne nerwowość wśród graczy drużyny przeciwnej i być może zaczną popełniać błędy, a to pociągnie za sobą takie możliwości, które spowodują zadanie obrażeń jeszcze większych przeciwnikom. Bitwa tak naprawdę dopiero się zaczęła, przeciwnik stracił już 2 pancerniki, no i teraz zobaczcie, Kronsztad strzela w kierunku Salema, ten Salem, mam wrażenie, że w pewnym momencie się zatrzymał, ale zaczął cofać i myślę, że to go w pewien sposób uratowało, ponieważ gdyby on pozostał w miejscu, to ta salwa precyzyjnie trafiłaby w śródokręcie, tutaj podobnej wartości za ponad 5000, no i czas zacząć się przemieszczać. Na razie lecą do nas haeki, ale jeżeli tak będziemy ustawieni na 14 km do Salema, to może się dla nas naprawdę źle skończyć. Teraz już widzicie, pociski rykoszytują. 27 mm pancerza w strefie dziobowej i rufowej powoduje, że 305 przy kącie mają problem, aby przebić taki pancerz. Więc widzieliście, były 3 trafienia i 3 rykoszety. No i w tym momencie tutaj będzie prowadzony ogień do Montany na dystansie 16 km. Gdyby to był Stalingrad, spokojnie wpadałyby cytadele. Myślę, że tutaj też jest szansa, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Przypomnę tylko, że Stalingrad ma dużo lepszą sigmę. O właśnie, jest jedna cytadelka, jest trafienie prawie za 16 000. Stalingrad ma lepszą sigmę, najlepszą w ogóle, jaka jest w grze, bo to jest 2,65. Tutaj mamy sigmę na poziomie, z tego co pamiętam, 2,05, więc bez szału, że się tak wyrażę. No i ta celność jest taka pomiędzy krążownikiem a pancernikiem, czyli punktem odniesienia jest, powiedzmy sobie, graf Szpe. Topnieje ta Montana, ona jest cały czas do nas burtą, ale nie może się inaczej ustawić, ponieważ pancerniki nasze, które są przy punkcie C, wtedy byłyby w stanie jej zrobić dużo większą krzywdę, a zobaczcie, tutaj Auron ładnie ją dziubie, najpierw za prawie 16 000, później za około chyba 6, no i teraz znowu za ponad 12 000, także Montana jest dla nas tutaj bardzo dużym dostarczycielem zadanych obrażeń. No i teraz być może uda się jeszcze skarcić Edynburga. Ten Edynburg nie ma innego wyjścia, on przepływa między torpedami, więc nie mógł do nas skontować. No i zobaczcie, 12800, tam wcześniej go jeszcze ktoś trafił. Edynburga żegnamy i możemy sobie wybrać spokojnie inny cel. Czasami mam wrażenie, powiem wam, że jak się ogląda takie bitwy, rzadko chyba idzie pograć Kronsztadem tak stacjonarnie, jak to ma miejsce tutaj. Natomiast można, jak widać, od czasu do czasu. Jak się patrzy na taką bitwę, to każdy, kto taką bitwę widzi, a nie gra, nie siedzi za klawiaturą i za myszką, to mówi, no kurde, bułka z masłem, tak? Bułeczka z masłem. Stoi sobie Montana, my sobie ją klepiemy, zatrzymuje się Edynburg, my sobie go klepiemy, dobijamy i tak dalej, i tak dalej. No to nie zawsze jest tak, bo dobrze wiecie, że czasami macie przeciwnika ustawionego stacjonarnie, strzelicie, albo strzelicie za bardzo do przodu, albo za bardzo do tyłu, albo RNG nie polosuje, albo skupienie będzie nie takie, więc takich czynników, powiedzmy, lub błędów, które można popełnić, jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o takie sytuacje. I wydaje mi się, że oprócz szczęścia przy pewnych kwestiach, jakie są w World of Warships, na pewno potrzebne są umiejętności. Auron tutaj pokazał, że bacznie obserwuje to, co się dzieje na mapie, spoglądał na działa tych najpotężniejszych okrętów, które mogły mu zrobić największą krzywdę, kontrolował sytuację, wiedział, że może się zatrzymać. Widzieliście, Salem nawet nie próbował do niego strzelać, nie wiedzieć czemu, z pepeków, a na początku przecież byliśmy ustawieni w taki sposób, że te pepeki z Salema na pewno zadawałyby spore obrażenia. Okazało się, że niestety dla niego, a dla nas stety, że popełnił gracz na tym okręcie błąd, nie wykorzystał możliwości, jakie Salem daje. No, Salem spokojnie do tych przy swoich pepekach na tych 13, 14, 15 km w krążowniki, to w zasadzie we wszystkie będzie wbijał cytadelę, łącznie wydaje mi się ze Stalingradem, a mam wrażenie, że chyba Kronsztad na samej burcie, tu gdzie jest cytadela, ma troszeczkę nawet grubszy pancerz niż Stalingrad. No i teraz widzicie klepanko Kurfürsta, przekroczyliśmy 100 000 obrażeń. Bardzo dobrą robotę tutaj robi Gearing, który, jak widzieliście wcześniej, 2 razy wyspotował nam torpedy. Dzięki temu Gearingowi możemy tutaj tych torped uniknąć, a to dwukrotnie już się udało, więc mam wrażenie, że gdyby nie ten Gearing, to być może przynajmniej raz byśmy te torpedy przyjęli. Teraz Shimakaze nadziało się na torpedy od Zao, właśnie między innymi po to Zao te torpedy ma. No i teraz będziemy mogli ukarać Ibukiego, on leci na wstecznym. Ja bym trochę bardziej w rufę, ale widać, że te pociski idą tu całkiem nieźle. Niestety Cytadeli nam się strzelić nie udało. Jeszcze idzie z działa na rufie, zobaczcie. Oj, teraz znacznie lepiej, polosowało za 9000 i jeszcze z tych wież frontowych. Myślę, że to już będzie ostatnia salwa w tego Ibukiego. Tak też się stało. Teraz musimy sojusznicze torpedy wyminąć, te od Zao, one już były widoczne dużo wcześniej. Zao też zostało zatopione, no i teraz zostali przeciwnicy, którzy są naprawdę daleko. Kolega tutaj skorzystał z samolotu spotującego. No i zobaczymy, czy z tego samolotu uda się jakiegoś przeciwnika trafić. Mamy w tej chwili tych obrażeń, zobaczcie, 132 000, jeszcze trochę na pewno będzie można nabić. Najłatwiej będzie na Kurfürście, który jest, jak widzicie, widoczny, który się nam tutaj nigdzie nie schowa, w odróżnieniu od Shimy i od Zao, ale tutaj nasze dwa niszczyciele za chwilę to Zao na pewno wyspotują. Ten okręt nie ma aż tak dobrego kamuflażu. Zao jest, jak widzicie, na dobicie. Te takie dziwne ruchy, to jest, które widzicie, skakający okręcik, to jest po prostu błąd powtórki. To nie jest nic takiego, że coś tutaj się niedobrego dzieje ze sprzętem. Jak widzicie, z 77 FPS-ów mamy wbitego Krakena. Te FPS-y tylko spadają zazwyczaj w momencie, gdy na przykład ja przyspieszam powtórkę lub ją tam oddalam. Jeszcze idą torpedy do Kurfürsta. Ten Kurfürst za chwilę też się stanie historią i jeżeli on się stanie historią, to ta bitwa się zakończy i przejdziemy do jej podsumowania, moi drodzy. No, mogło polosować lepiej, ale jak na tak twardy okręt, to ta salwa była całkiem taka, powiedziałbym, przyjazna. Teraz mamy koniec bitwy i idziemy do podsumowania. Mamy podsumowanie. Zarobek wynosi brutto 824 500 przy 154, prawie 155 000 obrażeń, więc bitwa dobra. Do tego mamy 5 fragów, mamy wsparcie, mamy Krakena z tych najistotniejszych medali, mamy obronę bazy, mamy rozprzęcie kapa, co pewnie przełoży się na dość spory exp bazowy. Ponad 2500 expa to jest naprawdę również bardzo dobry wynik. Tutaj jeszcze spojrzymy na obrażenia z pocisków przeciwpancernych. Mamy 97 trafień, co nam dało 145 700 obrażeń. Z pożaru mamy tylko 622 obrażenia, 8000 obrażeń mamy z pocisków odłamkowo-burzących, tylko 10 z nich trafiło, więc widzicie, że z obeków tutaj zbyt dużo strzelania nie było. No i przechodzimy do ekranu ostatniego, czyli do zarobków. Redukcja kosztów obsługi okrętu minus 35%, nie ma żadnych modyfikatorów do zarobków. 824 000 zarobku brutto daje nam netto, tutaj zobaczcie, 710 000. I teraz gdybyście do tych 824 000 dodali na przykład flagę Wiwerna, do tego flagę Zulu, to jest plus 70%, do tego jeszcze dołożyli jakiś kamuflaż albo którąś z tych ostatnich flag wprowadzonych typu Lewiatan i tak dalej, to by się okazało, że macie plus 90 albo plus 110% i zarobilibyście w tej bitwie ponad 1 600 000 brutto. I to jest odpowiedź na to, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Kronsztad dobrze zarabia, to ja Wam mówię tak, Kronsztad dobrze zarabia i może być dobrą alternatywą na przykład dla Musashi czy Żan Barta. Pytanie trzeba zadać inaczej. Czy wolę pancernikiem grać, czy krążownikiem? Jeżeli wolę grać pancernikiem, to wybieram pomiędzy Musashi a Żan Bartem. Jeżeli wolę krążownikiem, to na tą chwilę wybieram Kronsztad albo czekam, aż wyjdzie na przykład Alaska i wtedy biorę Alaskę. Bez względu na to, czy będzie za węgiel, czy będzie na przykład za free expa. Także w tym filmie, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że ta bitwa Wam w jakiś sposób przybliżyła to, czy Kronsztad jest w stanie zarobić. W mojej ocenie jest w stanie, ta bitwa to pokazuje. Bitwa była dobra, nawet bardzo dobra. ale nie była nie wiadomo jak wypasiona i przy takiej bitwie zarobiliśmy dość sporo kasy, a gdyby były modyfikatory, to tej kasy byłoby 2 razy tyle, a to by oznaczało, że na czysto byśmy zrobili jakieś 1,5 miliona srebra w jednej bitwie. Jeżeli się film podoba, łapka w górę, zapraszam do subskrybowania kanału i w tym momencie mówię Wam do usłyszenia.